Słuchajcie, temat zmiany klimatu to jest fajny, gorący temat, taki super kontrowersyjny. Lubimy kontrowersje, nie? Rozmawiacie sobie z różnymi znajomymi, z rodzinami, słyszycie różne opinie na temat klimatu. No i czy nie jesteście fizykami atmosfery, paleoklimatologami, tylko normalnymi ludźmi, plus minus. No jak normalni ludzie swoją wiedzę czerpiecie z otoczenia. To, co powiedzą gdzieś w telewizji, w radiu, co najpierw w jakiejś gazecie, no i jeszcze szum informacji. Bierzecie jedną gazetę, czytacie, że nam grozi katastrofa klimatyczna. Jak zaraz nie zetniemy emisji gazów cieplarnianych, to... Ale bierzecie drugą gazetę i czytacie, że to przesada. No w końcu co, klimat zmieniał się zawsze? Zmieniał się. Ja jestem gdańszczaninem z urodzenia. Co było w miejscu, gdzie jest dzisiaj Gdańsk 20 tysięcy lat temu w maksimum epoki lodowej? No gruby na ponad kilometr lądolód. I ostatnio to była naturalna zmiana klimatu, nie mieliśmy z tym nic wspólnego, nie odpiewa wielka zmiana klimatu. Nasze emisje CO2 to tylko kilka procent naturalnych, tego co chodzi z ekosystemów lądowych, oceanów, wulkanów. No jest w czym problem? Co głównie dostarcza energię do systemu klimatycznego ziemskiego? Słońce. Mamy jakiś wpływ na aktywność słoneczną? Nie mamy. Jaki jest gaz, który ma największy wkład w efekt cieplarniany na planecie? Para wodna. Nie mamy na to żadnego znaczenia w naszej emisji. I tak bym kontynuować. I nic z tego, co powiedziałem, nie byłoby kontestowane przez kogokolwiek poważnego w nauce. No więc, no właśnie, jak to jest to zmianą klimatu? Jest to problem, czy może niekoniecznie? Znaczy naukowcy badają ten temat od dawna, pewnie kojarzycie IPCC, ONZ-owski Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmiany Klimatu. Co parę lat publikują takie opasłe raporty, co mówimy o zmianie klimatu. No niedawno pojawił się kolejny raport. No IPCC stwierdza, no co jest raport na raport coraz dobitniej, że ociepla się. Jest to wynik naszej działalności, emisji gazów cieplarnianych, głównie CO2 ze spalania paliw kopalnych, będą z tym poważne problemy. No. Można prosić ciut wolniej. A, dobra, ciut wolniej. Przesuwamy suwak. Ale na świecie jest w końcu wiele organizacji naukowych, które też zabrały głos w temacie zmiany klimatu. No i teraz pytanie, jaki jest konsensus naukowy? Ile dużych organizacji naukowych zgadza się z tym, co mówi IPCC? Że ociepla się nasza robota, gazy cieplarniane, CO2, paliwa kopalne będą problemy. A ile procent uważa, że coś jest jednak inaczej? Że może się nie ociepla, przecież naturalnych cykli, może słońce, może wulkany, może metan wykiwany przez krowy, a może nie będzie problemu. No właśnie. Przez dużą organizację naukową rozumiem dużą organizację naukową. Nie interesuje nas ta opinia Greenpeace'u, to nie jest organizacja naukowa, ani z drugiej strony jakichś think tanków finansowanych przez ExxonMobil czy tam inne lobby paliw kopalnych. Dobra, tu macie przykładowe duże organizacje naukowe, które w pełni się zgadzają z tym, co mówi IPCC. Pewnie, które loga poznajecie, tam NASA, Royal Society, organizacje z Europy, Stanów, Japonii, Australii, Chin, Indii, tam generalnie skąd chcecie. No dobra, oni wszyscy się zgadzają. Zatem na następnym slajdzie mam loga od dużych organizacji naukowych, które uważają inaczej. Pomyśl o przykładzie takiej organizacji, która będzie na następnym slajdzie. Pewnie ciężko ci sobie przypomnieć, bo to jest pełna lista. Nie ma ani jednej. I to nie wynika z tego, że Amerykanie nawiązali spisek z Chińczykami, z Japończykami i Hindusami, tylko z tego, że to jest elementarna XIX-wieczna fizyka. Jak zwiększymy stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, temperatura w powierzchni planety musi wzrosnąć. Tak tobie robi się cieplej, kiedy się przykryjesz kocem. Znaczy nie będę wam teraz opowiadał o całej fizyce, która za tym stoi, to jest absolutnie fascynujące, ale nie na dzisiejsze spotkanie. Ale tak pewnym elementem tego się przyjrzymy, żeby zrozumieć, co jest grane. Czemu tyle w kontekście zmiany klimatu mówi się o dwutlenku węgla i spalaniu paliw kopalnych? To nie są jedyne jakby przyczyny naszych emisji gazów cieplarnianych. Dwutlenek węgla, ale też mamy metan, podtlenek azotu. O CO2 tyle się mówi, bo jego wkład jest największy relatywnie. I o paliwach kopalnych z podobnego powodu, bo nie tylko paliwa kopalne, spalanie przyczyniają się do zmiany klimatu. Także mamy wylesianie, metan wykiwany przez krowy, z ryżowisk, jakieś gazy przemysłowe, to tamto, ale paliwa kopalne to jest no, 2/3 problemu. A po drodze mamy wszystkie sektory gospodarki, gdzie tych paliw kopalnych używamy, tak? Też ogrzewanie budynków, w fabrykach, w transporcie i gdzieś tam jeszcze. No, dlatego tak trudno coś z tym zrobić. Przenika całą naszą gospodarkę. To jest światowy miks energetyczny. Od połowy XIX wieku. Czym zasilamy dzisiaj naszą cywilizację? No, paliwa kopalne głównie. Węgiel, ropa, naftowa, gaz ziemny. 80 parę procent energii na świecie, którą czerpiemy, żeby mieć nasze miejsca pracy, dobrobyt i tak dalej, są paliwa kopalne. A pozyskiwanie energii z paliw kopalnych polega na ich spalaniu. No jako produkt uboczny utleniania mamy dwutlenek węgla, który z kominów i rur wydechowych pakujemy do atmosfery. No i więcej paliw kopalnych spalamy, tym większe emisje CO2 z tego mamy, a dużo ich spalamy. To jest dzienne zużycie ropy na świecie. Codziennie taka beczka ropy jest zużywana. Tak dzień w dzień. Większa od wieży Eiffla, ćwierć kilometra średnicy. Także mieć skalę. W związku z tym, im więcej paliw kopalnych spalamy, tym większe emisje mamy. No i to pewnie wiele wam mówi 30 parę miliardów ton CO2 rocznie. To jest ponad 1000 ton na sekundę, jakby tak przeliczyć. Ale jak wspomniałem, to jest tylko kilka procent emisji naturalnych, tego co wychodzi z ekosystemów lądowych, z oceanów, wulkanów, więc w czym problem? Może i dużo, ale planeta też duża.
Żeby to zrozumieć, bardzo prosty obrazek. To jest pokazuje, gdzie jest węgiel w środowisku. Jest węgiel w atmosferze w formie CO2, niekoniecznie cząsteczki CO2 tam tkwią. Na przykład rośliny wyciągają je w procesie fotosyntezy. A później procesy oddychania to zwracają, rozkład materii organicznej, pożary lasów. I jak mamy taki hektar lasu, który ileś tam ton węgla na hektar ma, stabilnie, no to ile wchodzi, tyle wychodzi, tak? I ton węgla na hektar jest po prostu tyle sam. Ocean też pochłania dwutlenek węgla, w jednym miejscu pozbywają się w drugim. I tak patrząc na ten atom węgla, on się bujał po okolicy. Czasem był w atmosferze, czasem w ekosystemach lądowych, czasem w oceanach, ale generalnie ilość atomu węgla tutaj w obiegu była stała. Okej, trochę dorzucały wulkany, ale zwróćcie uwagę, to jest mały strumień. A po drugie trochę usuwały procesy wietrzenia skał i usuwania węglanów do osadów oceanicznych. Nie przez przypadek te dwie liczby są sobie praktycznie równe. Więc ilość atomu węgla, która krążyła, była mniej więcej stała. I przyszli ludzie i powiedzieli, ha, pod ziemią są złoża węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, wydobywajmy i spalajmy, będzie nam się lepiej żyło, będą elektrownie na węgiel, na gaz, samochodami pojeździmy na ropę, samolotami polecimy, fabryki będziemy mieli, huty i będzie fajnie. No zaczęliśmy wydobywać, spalać i zwróćcie uwagę, dorzucać do obiegu nowe atomy węgla. Ale to było uwięzione od dziesiątek milionów, setek milionów lat, a teraz mamy nowe atomy węgla w obiegu. Nie tylko w atmosferze. No, my je rzucamy do atmosfery z kominów rur wydechowych. One się rozchodzą po ekosystemach lądowych, po oceanach. Mniej więcej 1/4 trafia tutaj, 1/4 tutaj, w atmosferze zostaje połowa. I jak teraz mierzymy stężenie CO2 w atmosferze, no to widzimy, że go przybywa. Tu macie stężenie CO2 w cząsteczkach na milion powietrza od czasów Saski, początek XVIII wieku. My to porządnie i bezpośrednio mierzymy no, od lat 50. XX wieku. A skąd wiemy, co było wcześniej? Nikt tam w czasach Saskich nie stał z miernikiem i nie mierzył, nawet porządnych mierników nie było. No, wiemy to z danych paleoklimatycznych, na przykład z rdzeni lodowych. Działa tak, że jedziecie na Antarktydę albo inną Grenlandię, gdzie jest liczący sobie tam miliony lat lądolód, robicie odwiert w głąb, wyciągacie rdzeń lodowy, umiemy datować ten lód. Możemy powiedzieć, że to jest lód przed 300 lat, a tamten to sprzed 300 tysięcy. I w tym rdzeniu lodowym widzimy uwięzione pęcherzyki powietrza, które zostały uwięzione tam wtedy, kiedy ten lód powstawał, te 300 tysięcy lat temu. Więc możemy poznać skład dawnej atmosfery, dwutlenku węgla, ile tam było, metanu i tak dalej. No, widzimy, że tu wiele się nie działo, jakieś 270 cząsteczek na milion. I zaczęło rosnąć, jak ruszyła rewolucja przemysłowa. Zaczęliśmy wydobywać i spalać coraz więcej węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i w atmosferze jest już o połowę więcej. Z 270 więcej do 420. No dobra, ale dużo się mówi o jakichś cyklach, że klimat czasem się zmienia, ociepla się, ochładza, tych gazów jest więcej, mniej. Cofnijmy się w przeszłość 10 tysięcy lat. Jakie tu cykle mamy? Takie. Koło 270 igła do góry. Więcej co 4 lata rośnie o taką działkę. Ktoś tu widział jakieś cykle? Dobra, cofnijmy się jeszcze dalej, w przeszłość będą cykle. Tu cofamy się w cykl epok lodowy. Faktycznie tutaj wahało się stężenie CO2 w powietrzu. Ostatni ciepły okres poprzedni, interglacjał 120 tysięcy lat temu, epoka lodowa, maksimum 20 tysięcy lat temu, no i nas ciepły okres ostatnich 10 tysięcy lat holocen. Wahało się od 170 tak do 300. Teraz mamy dobrze ponad 400 i zapiernicza szybko w górę prawie pionowo. Widać, że wyszliśmy poza naturalną zmienność. To są najwyższe stężenia CO2 nie tylko w ostatnich setkach tysięcy lat, tylko od wielu milionów lat. Nie wiem jak na Was, na mnie to robi wrażenie, że w ostatnim stuleciu zwiększyliśmy stężenie CO2 do poziomów niewidzianych od wielu milionów lat. I zapiernicza, przepraszam za kolokwializm, szybko w górę. I teraz taki myk. Zwróćcie uwagę, my dorzucamy nowych atomów węgla do obiegu w ogóle. To są nowe atomy węgla, które tam tkwią generalnie. No i wyprzedzając trochę narrację, zmieniają nam klimat. I teraz można policzyć, za tym stoi trochę fizyki, nie będę wchodził w szczegóły. Im więcej wrzucimy, to jest suma, ile tego nowych atomów wrzucimy do środowiska w miliardach ton CO2 versus jak wzrośnie temperatura powierzchni Ziemi. Zwróćcie uwagę, wrzucimy 2000 miliardów ton, ociepli się o stopień. Wrzucimy dwa razy tyle, ociepli się dwa razy tyle. I ta zależność idzie dużo dalej, praktycznie liniowa. Liczcie to, ile w sumie wpakujemy, a nie to, jakie są chwilowe emisje. To jest trochę tak jak z dolewaniem wody do wanny. Jak wjeżdżasz na wakacje, pędzisz z walizami na pociąg i zapominasz, że leje się woda do wanny, a wanna zatkana na amen. Wrócisz za 2 tygodnie. Co znajdziesz? Basen w piwnicy i generalnie, albo jak mieszkasz zalanych sąsiadów, generalnie przerąbane. Słuchajcie, to jak bardzo wzrośnie poziom wody w wannie zależy od tego, ile w sumie wody wlejemy. Nieważne, czy lejemy, nie wiem, litr na minutę przez 100 minut, wlejemy 100 litrów, czy 10 litrów przez 10 minut. 10 litrów na minutę przez 10 minut, też wlejemy 100. I gra z naszym dwutlenkiem węgla jest jak z tą wodą lejącą się do wanny. Ile wlejemy, tak bardzo wzrośnie poziom, no, czyli wzrośnie nam temperatura. Słuchajcie, i teraz tak, my pakujemy nowe atomy węgla do środowiska i pytanie jest, to jak one długo tu będą?
One się rozejdą z atmosfery trochę po ekosystemach lądowych. Rośliny rosną lepiej, jak jest więcej CO2 w powietrzu, ale też ileś ton na hektar w siebie wpakują te ekosystemy lądowe i nie więcej. Powiedzą, że więcej to nie chcą. Zresztą w wyższej temperaturze mamy szybszy rozkład materii organicznej, więc może być w sumie mniej ton na hektar. Oceany też powiedzą, że więcej nie chcą. Jak macie zimną kolę i ciepłą kolę w ręku, która jest dobrze gazowana, zimna czy ciepła? Zimna. Wyższa rozpuszczalność gazów. Ogrzewa się, to się odgazowuje. I jak oceany się będą odgazowywać w wyniku wzrostu temperatury, to niestety nie będą chciały przyjąć więcej CO2, tylko się go pozbyć. Więc generalnie przyczynimy całe środowisko większymi ilościami atomów węgla. I czy to będzie na zawsze? Nie, nie na zawsze. W wyższej temperaturze, może z tyłu nie widać, czerwone kółeczko, w wyższej temperaturze przyspieszą procesy wietrzenia skał, które w końcu wyciągną tą naszą nadwyżkę. Ale są procesy geologiczne działające w skali geologicznej. Więc z naszego ludzkiego punktu widzenia, jak raz pakujemy atom węgla do środowiska, to on tam będzie na zawsze, robiąc nam zmianę klimatu. Coś się pani uśmiecha. Bardzo mi się podoba to porównanie. Okej. No, bo tak to działa. No. Dobra, słuchajcie. Więc mamy więcej w atmosferze dwutlenku węgla i metanu. I co z tego, są gazy śladowe? Dobra. Jesteście zwierzętami stałocieplnymi. Jesteśmy. Mamy jakąś ciepłotę ciała. Wydzielamy się mniej więcej 100 watów ciepła, bo pracują nam organy wewnętrzne, spalamy jedzenie, które zjedliśmy. Tak, mózgi nam pracują, daj Boże, po obiedzie to różnie pewnie bywa. No tak. I te 100 watów wydzielamy. Więc czemu się nie ugotujemy? Bo te 100 watów to taka żarówka żarowa 100-watowa, tak? To solidnie grzeje. Po kilku godzinach takie ciepło nas po prostu zabiło, 40 parę stopni naszego organizmu, temperatura i do widzenia. No bo tracimy ciepło na zewnątrz, tak? Jak to zwierzaki stało cieple, ile wydzielamy, tyle wychodzi na zewnątrz i jest fajnie. Ziemski system klimatyczny ma podobnie. W stabilnym stanie klimatycznym. No, pochłania ileś energii ze Słońca, ileś energii emituje w kosmos i jedno jest równe drugiemu. W stabilnym stanie klimatycznym. I teraz się przykrywasz kocem. Robić się cieplej. Dlaczego? Bo to jest kawałek tkaniny, który żadnego ciepła z siebie nie wydziela, nie? Jak leży w szafie. No dlaczego? No, wydzielamy cały czas te 100 watów, a jak się przykryliśmy kocem, na zewnątrz ucieka mniej. Więc energia termiczna gromadzi się pod kocem i się robi cieplej. No i o to chodziło, jak się przykrywaliśmy tym kocem. Ziemski system klimatyczny ma podobnie. Jak utrudnimy ucieczkę ciepła na zewnątrz, no te czołki czerwone zrobią się chudsze, a te żółte takie same, no co robi się nierównowaga energetyczna. I właśnie jak mamy w atmosferze gazy cieplarniane, ich definicja jest taka, że one pochłaniają promieniowanie emitowane przez Ziemię. By the way, w dalekiej podczerwieni, my też świecimy, możemy zobaczyć kamerą termowizyjną. Więcej gazów cieplarnianych z definicji oznacza, że te czołki czerwone są chudsze, mniej energii ucieka, więc się robi nierównowaga energetyczna. Ziemski system klimatyczny zaczyna akumulować energię. Prosta fizyka. Słuchajcie, gdzie ta energia głównie się gromadzi? No w oceanach. 70% powierzchni Ziemi, duże ciepło właściwe, łatwo wprowadzanie ciepła w głębiny, większość tego trafia w oceany. Czy możemy zmierzyć, jak się oceany nagrzewają? Bez problemu. Wrzucamy 1000 termometrów do oceanów, to są takie boje nurkujące. Nurkujące na głębokość tam kilometra, dwóch, czterech, ile im tam każemy. Po drodze mierzą temperaturę i jak się wynurzą, nadają do satelity, co zmierzyły. Więc wiem, jak się zmienia temperatura wód oceanicznych w tych wszystkich miejscach, dzień po dniu, rok po roku, na różnych głębokościach. Jest prosty rachunek, wiem, jak się zmienia energia termiczna zmagazynowana w oceanach. Co widzimy? No, widzimy, że rośnie i że od powierzchni rośnie, co warstwy przypowierzchniowe. Tylko to jest takie abstrakcyjne, 10 do 22 dżula. Komuś normalnemu coś to mówi? Pewnie nie bardzo. Przejdźmy na grzałki, takie duże grzałki, bo ocean też jest duży. Naszą grzałką będzie bomba atomowa klasy Hiroshima. Takie solidne pierdziu. Jak często trzeba taką bombę detonować, żeby cała energia wybuchu podgrzewała oceany w takim tempie, w jakim my mierzymy, że one się nagrzewają? Co jak czas taka bomba atomowa? Mniej więcej 6 na sekundę. Robi wrażenie. My mierzymy całkiem precyzyjnie, że oceany tak szybko akumulują energię termiczną. No dobra, więc ziemski system klimatyczny nagrzewa się. A jaka jest tego przyczyna? Tu macie taką żółtą linię, która pokazuje bilans energetyczny planety, bo my z satelitów mierzymy, ile energii mniej ucieka w kosmos. Nawet widzimy na jakichś długościach fal, skąd mniej ucieka. Na przykład widzimy, że okej, okay, na długościach fal, gdzie pochłania tlenek węgla, to ucieka mniej tyle energii, metanu tyle, więc możemy powiedzieć, okej, okay, tlenek węgla odpowiada za taką część tej nierównowagi, metan za taką. Nie, to jest troszkę fizyki za tym stoi, nie będę o tym odpowiadał, ale generalnie jak spotykacie kogoś, kto mówi, że on nie zna żadnych dowodów na to, że emitowane przez nas gazy cieplarniane powodują ocieplenie planety, to on mówi prawdę, on nie zna żadnych dowodów. I postanowi się tym pochwalić. A taki dowód jest od licha jeszcze trochę. Powiem tak, nie ma żadnej alternatywnej teorii, która wyjaśniała, co się dzieje z ociepleniem klimatu, nawet jakiejkolwiek trzymającej z grubsza kupy hipotezy. Słuchajcie, my nie żyjemy w oceanach, żyjemy na powierzchni Ziemi. I obserwujemy, że od czasów przedprzemysłowych, końcówka XIX wieku, ociepliło się o tam 1,2 stopnia. Zero to jest średnia
z końca XX wieku, czyli to jakby pokazuje, ile zmieniła się temperatura od końca XX wieku, tak? Kilkadziesiątych stopni, a tam wcześniej też. Zgranie stopień z haczykiem. Niewiele, prawda? Kto by się tam przejmował, czy było stopień i dwie dziesiąte, nie? Dobra, ale tak. Po pierwsze patrzymy, jak się nagrzewają lądy i oceany. Oceany nagrzewają się wolniej niż lądy, a mieszkamy na lądach. Dlaczego oceany nagrzewają się wolniej? No bo nagrzanie takiej masy wody zajmuje od licha jeszcze trochę czasu. Więc na lądach ociepliło się już ze 2 stopnie Celsjusza. I to już jest spora zmiana. Jak spojrzymy na średnie roczne temperatury w naszym rejonie Europy, w kilku miastach, od czasów saskich, jak już lubimy te czasy saskie, w paru miastach, tutaj od Petersburga, najchłodniej przez Warszawę, Wrocław, Nizinę Węgierską, Budapeszt, aż po północne Włochy, między Weroną a Triestem jest Wenecja, średnie roczne temperatury, na przykład w Warszawie, to było jakieś 7-8 stopni. Coś tam, to są średnie 5-letnie, ten cieplejszy rok, chłodniejszy, ale generalnie około 7-8 stopni. Zwróćcie uwagę, ostatnie dekady. Zaczyna iść w górę. Jak bardzo? Ostatnio mamy temperatury na Mazowszu takie, jakie były na Nizinie Węgierskiej w XIX wieku. Pomyślcie o winiarskim rejonie Tokaju versus Mazowsze. Pomyślcie o osoby, które już mają parę lat, jak zmieniły się zimy w Polsce od czasu waszej młodości. Jak zmieniła się ilość dni upalnych. To wali po oczach. W międzyczasie Nizina Węgierska przesunęła się gdzieś w rejon Wenecji termicznie. Tak? To są już tak wyraźne zmiany klimatu, że nie trzeba robić specjalnych badań, żeby sobie uświadomić. Zmiana klimatu nie tylko wzrost temperatury, to też inny aspekt. Tu macie zdjęcie satelitarne Polski, no sprzed 3 lat. Te białe kłaczki, które tutaj widzicie, to są chmury. A tu widzicie takie beżowe pasy. Można by światło wyłączyć, to by fajnie było widać. Mamy gdzieś taką opcję? Dziękuję bardzo. O, widzicie? No teraz pewnie widać, nie? Co tu się dzieje? A to wam puszczę króciutki filmik, bo to też robi wrażenie. Kamerka samochodowa, kierowca sobie jedzie w okolicach Włocławka i tego dnia kręcił, co się dzieje. No, polskie drogi, polskie krzaki, polskie pole, polska chałupa, jak to pod Włocławkiem, nic specjalnego. To był dosyć wieczny dzień. Wyjedziemy obok pola, gdzie coś tam sobie rośnie na tym polu. Zaraz wjedziemy na pole, które jest zaorane, nie ma żadnych międzyplonów. Jakbym wam puścił film od tego momentu. O, to jak sądzicie, w jakim rejonie świata jesteśmy? Polska? Sahara, Bliski Wschód, nie? No, a to pod Włocławkiem. A to polskie drogi, polskie pole. Tutaj po lewej Polska Matka Boska gdzieś będzie, jak pamiętam nawet zaraz. Będzie? Jest, proszę bardzo, nie? No, susza. Słuchajcie, mamy coraz więcej problemów z suszą. Opadów mniej więcej mamy tyle samo rocznie, ale mam wyższe temperatury. Skoro pada tyle samo, a mam większe parowanie w wyższej temperaturze, jak się zmienia bilans wodny? Robi się ujemny, wysycha nam krajobraz. Zatem suszę to mieliśmy w Polsce kiedyś, ale w lecie, lipiec, sierpień, jakby przychodził upał, a tu kwiecień. Ale jak to? Wiecie, bo kiedyś zimą to opady spadały w formie śniegu. I ten śnieg leżał, zapewniając wodę na sezon wegetacyjny na wiosnę. Teraz w jakiej formie mamy opady w chłodnym półroczu? Deszczu. Nawet jak spadnie śnieg, poleży parę dni, paręnaście stopni i ta woda w kwietniu jest już w Bałtyku. Czyli mamy coraz większy problem z suszą. To jest temat rzeka generalnie. Dobra, na świecie generalnie. Ociepla się. Jak tak spojrzeć, jakby się ociepliło tak trochę bardziej, to te 4 stopnie średnio na świecie, to jest w Polsce jakieś 6-7 stopni. Opady. W sumie będzie padać więcej, bo jak jest cieplej, to wyparowuje więcej wody z oceanu. Ale atmosfera wiele pary wodnej w sobie nie trzyma, więc ile wyparuje, tyle spadnie. Zwróćcie uwagę, to jest intensywniejszy cykl wodny. Więcej pada, więcej wyparowuje, większe zagrożenie powodziami, większe zagrożenie suszą. Ups. Możecie temperaturę i parowanie i opady przeliczyć na wilgotność gleby i co się dzieje. Nagranie nam bardzo ładnie wysycha ładny kawałek świata. W Polsce to jeszcze problem nie będzie dramatyczny, jak patrzymy nie na rejon Morza Śródziemnego, tam faktycznie będzie boleć. I teraz pytanie, co dalej? No to co dalej zależy od tego, jak dużo będziemy emitować i jak szybko. Dotychczas emitowaliśmy. Ileś tam, a jak w przyszłości? Nie wiemy. Dwa scenariusze dalej, spalamy paliwa kopalne, czyli Hindusi żyją tak jak my, bo czemu nie, też im się należy elektrownia węglowa w samochód, co nie? No w końcu paliwa kopalne się kończą, zostały nieodnawialne. I drugi scenariusz skrajny, emisje spadają do zera, a później jakoś robimy je ujemne. Zwróćcie uwagę, tutaj dopiero przestaje rosnąć temperatura, kiedy wyłączymy kran w wannie. Nie wystarczy ciąć emisję o połowę. To wtedy po prostu skręciliśmy kurek o połowę, dalej się leje. Dwa scenariusze emisji. Co na to wzrost temperatury? W czerwonym scenariuszu jakieś 4,5 stopnia. Plus minus, do końca nie wiemy. W niebieskim scenariuszu stopień 2. Żeby spadało, dalej trzeba wyciągać CO2 z atmosfery. Zwróćcie uwagę, dalej to rośnie jakieś 7-8 stopni. I co to znaczy, takie abstrakcyjne? 2-4-8 stopni, co to znaczy? To żeby porównać. Tu macie czas epoki lodowej. Średnia temperatura Ziemi była niższa o 5 stopni Celsjusza.
Jakbyśmy tak poszli tym czerwonym scenariuszem, to byśmy zrobili coś takiego w skali temperaturowej i czasowej. Może mniejsza zmiana, może większa. Słuchajcie, to robi wrażenie. To jest między światem epoki lodowej, zupełnie inną planetą. Robimy dwukrotnie większą zmianę w ciągu 2-3 stuleci. Epicka zmiana. Przekroczyli wiele punktów krytycznych przy okazji, nie wchodząc w szczegóły. Badamy oczywiście, gdzie one są, przy jakim wzroście temperatury. Granie na przykład lądu Grenlandii czy Antarktydy Zachodniej już wchodzą pewnie w rejon możliwości rozpadu. I problem jest w tym, że jakby im bliżej przyglądamy się punktom krytycznym, tym bardziej widzimy, że one są bliżej niż nam się zdawało. Niedawno temu dawało się ocieplenie o 3 stopnie, to nie będzie problemem. Teraz nawet 1,5-2 stopnie Celsjusza mamy świadomość, że przekroczymy wiele punktów krytycznych. Lodowód Antarktydy zaczyna być na skraju załamania, Grenlandia też topnieje i tak dalej. Słuchajcie, wzrost poziom morza was tam nie dotknie. To jest mniej więcej w scenariuszu wysokich emisji następne stulecie. Taka polska linia brzegowa. Zjawiska ekstremalne. Jak macie stabilny klimat, czasem, nie wiem, przychodzi wezbranie sztormowe, albo susza, albo powódź przekracza jakby poziom nasz, tolerancji naszej infrastruktury. W stabilnym klimacie zdarza się. Teraz zaczynają się przesuwać, nie wiem, poziom morza na przykład, czy zagrożenie suszą. I naturalne fluktuacje cały czas są. Tych przekroczeń nie byłoby, gdyby nie wzrost średniej. Jedziemy dalej. No, zaczyna to być coraz częstsze i coraz bardziej ekstremalne. A później staje się normą. Ja albo opuszczam miasta portowe, bo tam już po prostu je zatopiło, albo tereny rolne stają pustyniami generalnie i robi się niefajnie. A później się już w ogóle robi niefajnie. Słuchajcie, i jedna konsekwencja. Średnie roczne temperatury. W Polsce niedawno 7-8 stopni, teraz około 10. Rejon rośnie ciemnęło kilkanaście. Te czarne plamy są temperatury powyżej 29 stopni. Upiornie gorący, nie zamieszkał rejon na Saharze. W czerwonym scenariuszu za 50 lat rozszerzają się na te tereny kreskowane, zamieszkane przez 3,5 miliarda ludzi. 3,5 miliarda ludzi na terenach tak upalnych, że tam nie da się utrzymać rolnictwa, pracować na zewnątrz, granie do widzenia. Konsekwencje? Chyba nie muszę tłumaczyć. Migracja zawsze była formą adaptacji, ale w skali miliardów ludzi z Afryki Bliskiego Wschodu na północ może zrobić się nieprzyjemnie. Granie świat nie chce pojąć zbiorowego globalnego samobójstwa, więc ustaliliśmy, że maksymalnie ocieplenie na tym poziomie. To i tak będzie boleć. Za tym progiem możemy też przekroczyć punkty krytyczne, bardzo, że tak powiem, nieprzyjemne. Otworzysz na przykład scenariusz wielkiego wymierania. Nie będę wchodził w szczegóły. Wielkie erupcje wulkaniczne, oceany się odtleniają, nagrzewają, zatrzymuje się cyrkulacja oceaniczna, bombują hydraty metanu, rozkwitają bakterie siarkowe, zamiast tlenu mamy ocean przesycony siarkowodorem, wymierają gatunki na lądach, generalnie wielkie wymieranie. Były zaprzątkowywane emisjami dwutlenku węgla. Pytanie, czy możemy powtórzyć taki scenariusz naszymi emisjami CO2 z palenia paliw kopalnych? Odpowiedź jest, nie wiemy, jest wiele niewiadomych. Niektóre badania skierują się w czerwonej linii naszej emisji, nie zrobimy tego. Według innych już niebieskiej linii jedziemy po bandzie. Lepiej nie robić tego eksperymentu. Więc mamy silną motywację, żeby tego nie zrobić, nie przekroczyć tych progów. Co trzeba zrobić, żeby to zrobić? Dotychczas emisje nam raczej rosły, a wanna nam się prawie przelewa już. Tu możemy zobaczyć, jak bardzo się przelewa. Ciekawe, czy się uruchomi. Oczywiście, że się nie uruchomi. Dobra, granie wanna nam się prawie przelewa. Trzeba by ściąć emisję mniej więcej w ten sposób. O połowę w ciągu dekady i do zera kilkanaście lat później. To jest bardzo niewygodny wykres. Politycznie, społecznie, gospodarczo i psychologicznie. Słuchajcie, dlaczego ludzie tak negują zmianę klimatu? Bo znają się na fizyce atmosfery lepiej od fizyków atmosfery. W dawnym klimacie lepiej od paleoklimatologów? Nie. Dlatego, że im się nie podobają implikacje tego wykresu. Na przykład dla gości z kopalni Bogdanka, tak? Co to znaczy? Na zasadzie ratuj się kto może. Jeżeli nie chcemy tego, tudzież tego, my to musimy zrobić. Musimy wyzerować te emisje w ciągu 20 paru lat. Sorry, do zera, nie gdzieś ciąć o kawałek, cały czas by się lała woda do wanny, by się przelało. No i do naszych dzieciaków dociera, co my im robimy. Bo my mówimy, że panie Marcinie, już stary jestem, mam swoje lata, nie dożyję najgorszych konsekwencji, tak? To teraz spójrzmy w oczy naszym dzieciakom i powiedzmy, ja nie zamierzam się wysilać, bo dla mnie korzystne gospodarczo, biznesowo, w ogóle lubię polatać sobie samolotem, pojeździć samochodem, a nie ja zapłacę za to rachunek, tylko ty, twoje dziecko, drogie dziecko i twoje pokolenie, tak? Takiego faka im pokazujemy. Ten, kto dociera, mówi, że jesteśmy niepoważni, nieodpowiedzialni, sobie w ogóle myślimy. I myślenie o otwieraniu nowych kopalni węgla w tej sytuacji, znaczy ja to nie umiem to niecenzuralnie nie skomentować, więc dzięki wielkie.